Siemanko, z tej strony Trubadurek. Witam was w mojej pierwszej serii na kanale, którą jest Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Myślę, że większość z was już dobrze kojarzy tą grę. Ja gram w tą grę właśnie dla sentymentu, bo to była moja pierwsza część, jaką sobie kupiłem. Wprawdzie jaką dostałem od cioci w czasie, kiedy jeszcze miałem laptopa. Tego z poprzedniego filmu, o którym wam mówiłem. Ogólnie zachęcam do obejrzenia go, bo naprawdę świetnie mi wyszedł ten materiał. Może nie jest to jakieś zawodowe jakby nagrywanie i tak dalej, no ale myślę, że wam się spodoba. Ja myślę, że możemy już zaczynać. Weźmiemy sobie nową grę od początku. Tym się nie przejmujcie, bo tutaj są zapisy jakby poprzednich moich testów sprawdzających, czy wszystko dobrze działa. Ja sobie to wszystko pousuwam i możemy zacząć historię od samego początku. Razem przeżyjemy tę historię. Jak już wspomniałem, zaczynamy ogólnie od tej części, bo wersję właśnie pierwszą mam tylko w wersji cyfrowej, a myślę, że w przyszłości zagramy sobie w już remastera. Także dwójeczka, potem trójeczka, zobaczymy jak to się wszystko przyjmie. Mam nadzieję, że będzie wam się fajnie oglądało. My sobie rozpoczynamy nową grę. Samouczek myślę, że też pominiemy, bo większość z was już go też widziała. No i myślę, że tutaj liczy się najbardziej historia, więc możemy zaczynać. Zagramy sobie na poziomie normalnym, bo nie chcę lamić na początku, chociaż to różnie bywa. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, to że z góry przepraszam za mój kaszel. Jestem trochę zachrypnięty, ale myślę, że damy radę. Odcinek będzie trwał maksymalnie pół godziny, więc... No chodźcie, szósteczki, do tatusia. O kurwa. 20 orenów dla wujka. Zobacz, obudził się. Zwariowałeś? Nie wchodź tam. Zawrzyj gębę, jest skuty, nic mi nie zrobi. Prawda, mistrzu Geralcie?
Powtórz rzut. Bo co? Kości się nie poturlały. Że niby oszukuję? Odszczekaj to. Ty patrz, znowu się obudził. Łowca potworów, patrzcie go, zwykły kurwisyn. Słyszałem, że wiedźmini to sieroty zbierane po gościńcach. Eksperymenta na nich robią. Ponoć w przesilenie z wiedźmami się dupcą. Stąd te ślipia plugawe. Wystarczy odczepić go i zaprowadzić do pokoju zwierzeń. Myślałem, że nie żyjesz. Nie tak łatwo mnie zabić. Dotąd nie było okazji. Vernon Roche. No chłopie, nie wiem czy zauważyłeś, ale ja mam związane ręce. Może i bym się przywitał, ale kajdany. Niestety mam zajęte ręce. Głupiec ze mnie. Wes! Rozchuj go. Geralt, zrobi. Przedstawisz nas? Nie trzeba. Przynieś coś do picia. Nie będziemy tu siedzieć o suchym pysku. Opowiesz mi wszystko, co pamiętasz. O szturmie i o tym, co wydarzyło się w Samotni. A jeśli odmówię? Jeśli odmówisz, będę cię bił. Dowodzę oddziałami specjalnymi od dawna. Mam do tego rękę. Jesteś wiedźminem. Zniesiesz dużo. Żebyś wiedział. Najwyżej wrócisz do lochu. A jutro publicznie cię wytrzebią, obedrą ze skóry i powieszą. Tak za nic? Za temerię. Palebne. Od czego mam zacząć? To był długi dzień. Zacznij więc od tego, co ważne. Teraz tak, bo słyszałem, że na początku gry, jak mamy przykładowo tą pierwszą lokację tutaj, można zdobyć achievement. I wiem, że tutaj jest siłowanie jakby na rękę, gra w kości, ale możecie powiedzieć w komentarzach, gdzie po prostu jakby zapomniałem to zebrać. Można by było to wrócić i po prostu ten achievement sobie zdobyć. Rano tego dnia król wezwał mnie do siebie. I żeby było jasne. Byłem ostatnią osobą, która paliła się do bitwy. Po prostu królowi się nie odmawia. Geralt, jak zwykle, w towarzystwie pięknych kobiet. No bo jak żeby inaczej, ale tutaj będę musiał zrobić blura, bo tutaj naprawdę... Dobrze, że tego nie widzicie, bo... naprawdę, początki kariery bym miał po prostu zbanowany jakby kanał. Wiedźminie, śpicie? Aż w takim momencie, no musiał, no. Jego wysokość król Temerii, Pontaru, Mahakamu i Soden, senior protektor Bruż. Wzywa mistrza Geralta do siebie. Przekaż, że zaraz będę. Przykro mi, że przeszkadzam, ale król... Wiemy. Udanego dnia, pani, wiedźminie. No już gdzie się gapi, no zboczeniec jeden. Daj się ubrać. Głupia wojna.
a mogliśmy miło spędzić poranek. Geralt, przecież królowie nie prowadzą głupich wojen. Bo mądrych wojen nie ma tak naprawdę. Mądrych wojen nie ma, Triss. Co w takim razie powinnam doradzić naszemu chutliwemu monarsze? Nie zakochiwać się, nie płodzić mękartów. Nie wywoływać głupich wojen. Genialne. Ale zdajesz sobie sprawę, że te bękarty mogą w przyszłości ubiegać się o tron i wywołać jeszcze głupszą wojnę? Co nie zmienia faktu, że... Ta. Foltest i reszta królów północy tuzami intelektu i ogłady być może nie są. Ale lepszych nie mamy. Dlatego pójdę do niego i będę chronił, jeśli będzie trzeba. Ale po zdobyciu zamku opuszczamy dwór. Znów śniłeś o dzikim gonie. Podobno zwiadowcy widzieli smoka, a dowiedziałaś się czegoś o zamachowcu. Weźmiemy sobie ten najpierw, bo ten jest w sumie najważniejszy. Jeden ze zwiadowców zarzeka się, że widział smoka nad rzeką. Twierdzi, że natknął się na komando Skojatel i byłoby po nim, ale nadleciał smok. Elfy padły na ziemię, bijąc pokłony, a on uciekł. W centrum cywilizacji? Geralt. Poza tym, z tego co pamiętam, wiedźmini nie polują na smoki. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Nie. Masz rację, smoka tu raczej nie ma. Ale może jest widłogon albo oszlusk. Wyrośnięta wiwerna. Sądzę, że w tej historii prawdziwe jest jedynie to, że zwiadowca czmychnął przed elfami. Jak się udała sekcja niedoszłego królobójcy? Koszmar. Minął już miesiąc, od kiedy go zabiłeś. Ludzie króla próbowali zrobić sekcję sami. Banda amatorów. To, co przyjechało na wozie, trudno nazwać zwłokami. Król nie ufa nikomu. Ustaliłaś coś? Źrenice adaptowały się do światła. Prawdopodobnie widział w ciemności równie dobrze jak ty. Nie byłam w stanie ustalić jego wieku. Chcesz powiedzieć, że zabójca, który miesiąc temu przekradł się przez wszystkie straże i nieomal zabił króla i mnie, był wiedźminem? Mówię tylko to, co wykazała sekcja. Nikomu nie chwaliłam się tymi rewelacjami i nie zamierzam. Wiem, co to może dla ciebie oznaczać. Teraz jesteś obrońcą, królewskim wiedźminem, ale łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Teraz już wiem, powiem wam szczerze, co to znaczy na pstrym koniu. To, że może, kurczę, w każdej chwili stracić pozycję. Przed tym, jak byłem młodszy, to się zastanawiałem, co to znaczy. Mam przeczucie, że ten sen jest wyjątkowy. Szaleńczy bieg przez las i dziki gon. To moje ostatnie wspomnienia. Budzę się rano i staram się odtworzyć szczegóły. Jest w nim ukryta jakaś wskazówka. Coś, co pozwoli mi odzyskać pamięć. Kto wie? Sny mają wielką moc. Mówi się nawet, że kształtują rzeczywistość. Wiele rzeczy się mówi. Problem w tym, że z reguły to bzdury. Czas pokaże. Pora iść. Pora zmierzyć się z chutliwym królem i jego głupią wojną. Dołączę później. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj chyba więcej nic nie znajdziemy, tylko orynasy. Trzeba medalion, może coś się podświetli, ale jednak nie. Dobra, wychodzimy. Witamy w prologu gry Wiedźmin 2. To specjalna część gry, która wprowadzi cię w fabułę oraz mechanikę. Życzymy fantastycznej zabawy ze spółki CD Projekt Red. Co tu się dzieje? Baczność było, cymbale! Skąd jesteś, nędzy wypiartku? Z odmętów, panie sierżancie! W życiu masz odmęty! Odmęty Wayna! Tak jest, panie sierżancie! Spocznij! No, a teraz słuchajcie. Niebawem idziemy do boju. To przyjemna wojenka. W czasie, gdy rycerstwo będzie się tłuc na murach, my ruszamy prosto do miasta. Ale panie sierżancie, tam jest rzeka. I właśnie dlatego od tygodnia zajmowaliśmy się kleceniem tratw i kradliśmy... To jest... Konfiskowaliśmy łodzie rybackie. Na tych łodziach przeprawimy się do miasta. Taki to plan ułożył dla nas jaśnie wielmożny król Foltest. Co wy na to, wypiertki? Niech żyje król! A teraz wymarsz! No proszę, tak się właśnie zabawiają rycerze Foltesta. Po godzinach. Szybko
do walki na golasa i wino w komnatach lawaletów. Pójdzie dobrze. Nasze siły są przeważające. Lawaletowie dostaną to, na co zasłużyli. Nienawidzę zdrajców! Kurwa, nie chcą umierać dla zakładu. Tu o honor rębaczy z Greenfield się rozchodzi. Nie ma miejsca na mazgajenie. Jesteś jednym z nas, czy nie? No, honor, powiem wam szczerze, rzecz święta. O, patrz no młody, Wiedźmin idzie. Kto jak kto, ale Geralt z Rivii to ekspert od amuletu. Chodź no, Wiedźminie! No, ja już się zajmuję tym kupę czasu, powiem ci, stary. Znamy się? Starych druhów nie poznajesz? Myśmy są rębacze z Greenfield. Straciłem pamięć. Bocholt też! Po polowaniu na złotego smoka. Odkąd wyrżnął łepetyną w kamienie, tylko by żarł i srał. Nawet na baby już nie ma ochoty. Może nie od amnezji. Ja jestem Zdzieblarz. Tego tu wołają Niszczuka, a to jest młody. Uczymy go fachu. Zaciągnęliśmy się do woja, bo z potworami ostatnio nie idzie nam najlepiej. Młody wpakował się w tą historię z zakładem. Pomożesz po starej znajomości? Było między nami trochę kwasu, ale kto by se głowę przeszłością zawracał. Puścilibyśmy was wolno. Czarodziejkę też. Bocholt tylko tak straszył tym gwałceniem. Gwałceniem? Gwałceniem? Zawrzyj gębę, Niszczuka. Wiedźmin nie pamięta, nie ma co gadać po próżnicy. My są starzy przyjaciele. Chcieliście zgwałcić starego przyjaciela? Tylko czarodziejkę. Chciałeś zabić smoka, czarodziejka chciała, chłopi chcieli, wszyscy chcieli. A wiadomo, nagroda jedna była. Tośmy się trochę posprzeczali. Zamieszanie się porobiło. No, bitka była. Powiązaliśmy was jak wieprzki, znaczy ciebie i czarodziejkę, i poszliśmy na smoka. Ale takie nam manto spuścił, żeśmy rany lizali przez pół roku. A wy i tak się uwolniliście. Co to za czarodziejka? Taka czarniawa. Jak jej było, Niszczuka? Jennifer jakaś. To jak będzie? Pomożecie starym druhom? Jennifer Lopez. O co chodzi? Co się wpakowaliście tym razem? Sprawa życia i dużych pieniędzy. Młody założył się z pewnym rycerzem, że przetrwa szturm w samej koszuli i kalesonach. W przódyśmy kapkę wypili, nie przeczę. Ale zakład to zakład, sprawa honorowa. Rozumiem. Żołnierski honor nie gorszy od rycerskiego. Oj, tu żeś w samo sedno utrafił. Idziemy w pierwszym natarciu, także będzie gorąco. Młody dzielny jest, ale wiesz jak bywa. No, w każdym razie zdobyliśmy takie cudeńko do ochrony. Ponoć jest magiczne. Możesz rzucić eksperckim okiem? W końcu na czarostwie to się znasz. Pokażcie. Twój wilczy medalion! Ruszył się! Ruszył się! Reaguje na magię. Czyli prawda to, co kapłan mówił. Słyszałeś, młody? Jesteś bezpieczny. Oskubiemy rycerzyka. No nie byłbym tego taki pewien w sumie. Skąd to macie? Skąd macie ten amulet? No, to śliska sprawa jest. Na patrolu byliśmy i była ta świątynka. Nowicjuszki dwie. Ładne takie i uśmiechały się. Wzięliśmy te nowicjuszki i spatrolowaliśmy, że uch! No i w tej świątynce Bocholt znalazł amulet. Kto wie, co teraz w tym łbie siedzi. Ale miewa przebłyski. Stary, dobry Bocholt. I wciąż jak łupnie, to trupnie. No, zabraliśmy amulet i pojechaliśmy spotkać się z resztą zjadowców. I same dziwa się zadziały. Najpierw wpadliśmy na wiewiórki, wyjątkowo zajadłe. Strzały wszędzie latały, ale nas żadna nie trafiła. Ledwie trzech naszych na nogach stało, a tu smok. Elfy na kolana, a my w nogi. To już pewni byliśmy, że to magiczny amulet. Ale świątyni nie ustrzegł przed waszym patrolem. No właśnie. No i teraz to już nie wiemy, co myśleć. Ja podejrzewam w sumie, że ściąga kłopoty. Kto wie, może ten amulet ściąga kłopoty. Świątynia, potem wiewiórki, smok. Mówiłem! Idziemy po blachy! Czekaj! Wiedźminowi trzeba podziękować należycie. Przecie nic nie mamy! Nie chcesz czasem tego amuletu? Wiem, że felerny, ale może ktoś go kupi albo go odczarujesz. Dobra, wezmę go. Wezmę go. Jest twój. Wiedźminie, ty wciąż w Witeresie potwory zabijasz? Wciąż. Czemu pytasz? No bośmy z tym zwiadem byli, co smoka widział. Nikt nie wierzy, ale... Grają na zbiórkę. Zbieramy się, a z Wiedźminem pogadamy po bitwie. Czekajcie. Bywaj.
Jak dobrze pójdzie, to przed zmierzchem będziemy pić wino w komnatach lawaletów. Dobra. Pójdzie dobrze. Teraz pójdziemy... Miał być żur. Jak dobrze pójdzie, ale nie będzie. To przed zmierzchem będziemy pić wino w komnatach lawaletów. Pójdzie dobrze. Tutaj, w tym kierunku, bo tutaj mamy ogólnie się siłować na rękę, więc pójdziemy z chłopem. Nieźle napierdalają te trebusze. Ci nam... Ja tam wolę ślizgać. Wielka banda nieudaczników! Kupa gówna, a nie wojsko! Jak tak dalej pójdzie, to ani jeden nie wróci z tej wojny! W ciurności, a ja ciągle jestem za trzeźwy! Masz ochotę wspomóc naszą sprawę? Jaką sprawę? Ano mamy tu taki fundusz pomocowy dla weteranów. No no, dał się ktoś na to naciągnąć? To nie żadne naciąganie, tylko siłowanie. Siłowanie? Tak, albo co? Wyciągasz kasę i siłujesz się ze mną. Jak wygrywasz, zgarniasz pulę. Jak nie, no to cóż, kasa idzie na fundusz. Zmierzymy się? Dawaj, chodź, sprawdzimy się. Kto ma mocniejszą łapę? Bogowie karzą tych, którzy przelewają bratnią krew. No, dawaj go. Jest. No proszę, siły to ci nie brakuje. Wiedźminie, może wygłosisz mowę do żołnierzy. Dobra. Tutaj sobie zapiszemy. Tutaj są, wiadomo, kości. Witaj! Dawno nie grałem w kościanego pokera. Tego się nie zapomina. Chcesz zagrać? Dobra. Spróbujemy się. Postawiamy na grubo. Kurczę. Fajnie by było, jakby te gwiazdki mi wyskoczyły, jeszcze dwie. Super by było, naprawdę. Jest! Dobry jesteś. Pieniądze są twoje. Super. Czy się udało? Ciągać się! To jest wojsko, a nie zabawa na klepisku! Raz, dwa, raz, dwa! Ruszać się! Już! Muszę srać po gaciach! Śmiejesz się! A jak Poltest kazał ci przekazać, że ci jaja urwie, jak się nie pośpieszysz. I zrobi sobie z nich wiedźmiński medalion. Dobra. Dobra, idziemy do króla. Nie ma co czekać. Nie ma na co czekać! Właśnie. Piękny dzień na bitwę. Nie bójcie się, ekscelencjo. Jesteśmy poza zasięgiem kuszników. Przyznaję, panie, iż nie jestem wojownikiem. Wolę raczej szermierkę słowem i piórem. Pełnię rolę posłańca pokoju. Bzdura. Jesteś emisariuszem białego płomienia tańczącego na kurhanach wrogów. Cesarza Nilfgaardu, który krwawo podbił ponad tuzin wolnych królestw. Przynosząc im prawo, kulturę i przede wszystkim pokój. Dobra, czekałem, aż skończą gadać. Wreszcie jesteś. Zdrajcy królestwa gotują smołę na murach, a ty zabawiasz się z królewską doradczynią. Jak mogę ci pomóc, panie? Idziemy do szturmu. Chcę, żebyś był przy mnie. Za mną, panowie! Nie dajmy czekać zdrajcom! Panie, mieliśmy być poza zasięgiem. To balista, ekscelencjo. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcza i bardzo kosztowna broń. Doświadczona obsługa może strzelać nawet dwa razy na minutę. Ma jednak pewną wadę. Wasza wysokość, proszę się ukryć. W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie wiedziałem, że wasza wysokość zna się na inżynierii wojskowej. Nie znam się. Dwa lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Panie,
Co sądzisz, ekscelencjo, o ludziach, którzy żyją mimo takich ran? A co sądzisz, wasza wysokość, o żołnierzach, którzy takie rany zadają? Ci już nie żyją. Mistrzu Geralcie, liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, gdy ucichnie bitewny zgiełk. Ekscelencja wybaczy, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to możliwe. Mogę spytać o powód? Biorą mnie tu za kogoś, kim nie jestem. Jak cię zwą? Zaraz. Byłeś ze mną pod Brenną i w czasie kampanii Norman Sador, prawda? Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Normalnie, Sadorze. Za wieloletnią służbę koronie mianuje cię dziesiętnikiem strzelców. No, do roboty, panowie. Nie ma co mi trężyć. Dobra, tutaj w tym momencie też sobie zapiszę, bo jak nie trafię, to będzie normalnie Lipton. Wasza wysokość, proszę wybaczyć śmiałość pytania, lecz jestem zmuszony je zadać. Jaki los spotka królewskie bękarty, gdy... To nie są żadne bękarty! To moje dzieci! Jeszcze raz usłyszę słowo bękart i komuś stanie się krzywda. Najjaśniejszy, panie. Proszę wybaczyć, jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne i... W życiu mam prawo! Jak będzie trzeba, to je zmienię! Przede wszystkim nie pozwolę, by banda zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem! Wasza wysokość ma całkowitą słuszność. Adda nie żyje. Nie mam innych dzieci. Rozumiem. Koniec rozmowy, ekscelencjo. Wracajcie do namiotu. Czarni w obozie przed bitwą. Do czego to doszło? Najchętniej odesłałbym jego pomarszczony łeb Emerowi w worku. Ale Triss Merigold kazała mi być uprzejmym i cierpliwym. Byłem? No, bardziej się nie dało w sumie. Bardziej się nie dało. Zawsze wiedziałem, żeś swój chłop. A co ludzie gadają, łajno mnie obchodzi. Z Addą też tak było. Dowiedziałeś się czegoś o niedoszłym zabójcy? Triss mówiła poprzednio, że to mógł być Wiedźmin. Triss zrobiła sekcję. To mógł być Wiedźmin. Wiedźmin? A co ja wam, kurwa, zrobiłem? Nieważne. Wiesz coś więcej? Nie nosił znaku cechowego, ale to nic nie znaczy. No, no. Nie jeden na twoim miejscu trzymałby gębę na kłódkę. Triss złoży mi raport po bitwie. A teraz zajmijmy się zdrajcami. Jak strzelacie, łamagi! Żołnierzu! Luneta! Co tam się dzieje? To Echeverry! Łap, Wiedźminie! Walimy w czerwony pióropusz! Skurwiel przysięgał mi doskonną przyjaźń. Mów, ile podnieść! Tak, żeby go dobrze trafić. Trzy stopnie. Trafiliśmy bydlaka? Uchylił się. Psia krew! Dorwiemy go na murach! Za mną, Wiedźminie! Nie trafiłem, ale w sumie to nic. Idziemy dalej. Wiesz, Wiedźminie, jestem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie? Zresztą nieważne. Jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Tak, zdaje się, że tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Echeverry. Szlachetni, współczujący. Powiedzieli: zły król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je. Może nawet wsadzimy na tron.
No i baronowa dała się nabrać, jak to matka. A prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. Rozkaz był, więc rąbałem wroga! Za grosz srebrny, za temerię, choć przed nami długa droga! Czołem, żołnierze! Czołem, królu! Gdzie, kurwa, zmierzamy? Na bitwę! Po co, kurwa, zmierzamy? Po zwycięstwo! No, i tak trzymać. To jest władza dopiero. Uwaga, dojeżdżamy! Wszyscy na broni! Ta wieża to był poroniony pomysł. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach, podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Świata nie zmienimy, Wiedźminie. Mów dalej. Dobra, teraz w tym momencie myślę, że możemy sobie zakończyć. Ja dziękuję wam za te pół godzinki. Teraz idę to montować, wstawimy to w najbliższym czasie, więc do zobaczenia, trzymajcie się, hej!